Ewam z tej strony Alik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj zajmiemy się trzecią zagadką szklarza, czyli morskim szkłem. Niestety odcinek ukazałby się dużo wcześniej, ale wynikły pewne problemy sprzętowe. Przejdźmy więc do samej zagadki. Macie tu do znalezienia, tak jak wcześniej, 5 przedmiotów. Pierwszą, która przynajmniej mi rzuciła się w oczy, jest to broń, która zazwyczaj leży gdzieś w tym obrębie tej ławeczki. Jak dotąd nikt nie miał problemu, jeżeli chodzi o znalezienie tej pierwszej rzeczy. Następne jest urządzenie, które również, z tego co tak czytałem, nikt nie miał problemu ze znalezieniem tego i również znajduje się w okolicy tego stołu. Następną, trzecią rzeczą jest maskotka. I ona również znajduje się w okolicy tych szafek. Z tym również nikt nie zgłasza problemu, jeżeli chodzi o znalezienie. Najwięcej problemów zgłaszaliście z ostatnimi dwiema i pytaliście, gdzie one mogą być. A może to jest bug, a może coś jest nie tak. I jak zawsze wychodziło po prostu, że był problem ze znalezieniem. Ostatnie dwa fragmenty znajdują się w okolicach tych komputerów, tych paneli. Jedna rzecz znajduje się blisko właśnie dwóch paneli, dwóch tych komputerków. A ostatnia rzecz w ciemni, tam w oddali, gdzie widzimy właśnie ten świat. To światło, ten reflektor, tam ostatnia rzecz mniej więcej w tamtej okolicy się znajduje. I jest to notatka i datapad. Oczywiście w datapadzie musimy zwrócić uwagę na obrazek, a w notatce na słowo. I to są wszystkie fragmenty, które musicie znaleźć. Najlepiej zawsze przeszukać cały obszar, który mamy do dyspozycji i również zwracać uwagę na świecące elementy, bo one naprawdę błyszczą, świecą się, także ciężko je przeoczyć i nigdy nie zwalajmy w pierwszej kolejności na błędy, na bugi, tylko poszukajmy do końca, popytajmy innych, jakie to przedmioty były u nich, bo pamiętajmy, że zawsze mamy trzy opcje, jakie możemy znaleźć i gdzieś zawsze w tych kluczowych miejscach, kluczowych dla danego przedmiotu. A wam jak podobała się ta zagadka? Czy również mieliście problemy ze znalezieniem jednych z przedmiotów? Który był to z przedmiotów? I czy sprawiła wam trudność? Możecie dać znać w komentarzach. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej, dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.